Adapter do Kinecta Xbox One za 20 zł. Tak to jest realne. Jeżeli jesteś posiadaczem Xbox One S lub Xbox One X, a chciałbyś podłączyć Kinecta, to na pewno na portalach aukcyjnych zauważyłeś masakryczne ceny tego urządzenia, tego adapteru. Dla mnie było to nie do przełknięcia, dlatego zacząłem drążyć internet i znalazłem świetny mod, który zresztą sam sobie zastosowałem i który polecam. Po pierwsze odłączamy kabel od Kinecta. Wymaga to naprawdę dużej siły i nie bójcie się, że coś tam urwiecie i tak dalej. Po wyciągnięciu tego kabla zobaczycie, że w środku siedzi standardowy port USB 3.0, taki jak do drukarki na przykład. Następnie ściągamy folię z spod spodu Kinecta, a pod tą folią ujrzymy cztery śrubki z lewej i cztery śrubki z prawej. Odkręcamy je. Po rozebraniu Kinecta, Musicie wlutować zasilacz 12V, 1,5A. Ja taki użyłem u siebie. Co prawda można użyć 1A, ale polecam 1,5A z tego względu, że on w ogóle się nie grzeje i no według mnie po prostu jest idealnie wtedy. Ucinacie wtyczkę. No i musicie się wlutować w dwa punkty w samym kinekcie. to pin oznaczony numerem 10 oraz 0. Tutaj już tylko wystarczy poskładać wszystko do kupy i cieszyć się kinektem.